Cześć! Czy zdarza Ci się podjadać? Jeśli tak, to ten film jest dla Ciebie, bo podam Ci dzisiaj 5 sposobów na to, jak możesz zmienić ten nawyk podjadania, a wręcz go wyeliminować. Zapraszam na odcinek. Nieważne, czy jesteś na diecie ketogenicznej, niskowęglowodanowej czy wysokowęglowodanowej, podjadanie i nawyk podjadania może być czymś, co naprawdę potrafi namieszać w naszych celach, planach i w naszym jadłospisie. Wiem coś o tym, bo ja sama mam dwie okoliczności, które u mnie sprzyjają podjadaniu. Pierwsza z nich jest taka, że mam dzieci, którym gotuję, więc nie przygotowuję posiłków tylko dla siebie. A być może zgodzicie się z tym, że jednak przygotowując posiłki w kuchni, no to dużo łatwiej jest gdzieś tam sięgnąć i coś podjeść. A druga rzecz jest taka, że zazwyczaj pracuję z domu, więc nie jest tak, że muszę nosić ze sobą jedzenie, żeby jeść, ale po prostu mam blisko do kuchni i do lodówki. I jeżeli Ty też z tych bądź innych powodów masz problem z podjadaniem, to dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o 5 praktycznych wskazówkach, jakie można zrobić, żeby pomóc sobie z tym nawykiem, ten nawyk zwalczyć, bo tak naprawdę bardzo często podjadanie jest nawykowe i nieraz nawet nie orientujemy się, że wsadziliśmy coś do ust. O tym, że podjadanie jest szkodliwe, już na kanale mówiłam, więc jeżeli jeszcze ten film, nie zapoznałaś się z tym filmem, to zapraszam, tutaj jest odnośnik. Bo podjadanie naprawdę zarówno pod kątem redukcji wagi, ale też pod kątem naszego zdrowia, no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dużo lepiej jest mieć stałe posiłki i jak już coś jemy, to rzeczywiście jemy, a nie podjadamy. No dobra, to przechodzimy do pierwszej, bardzo prostej rzeczy. Jeżeli chcesz coś skubnąć, chcesz złapać garstkę orzechów, czy nawet jednego orzeszka, czy jakiś kawałek czegoś, co gdzieś leży, albo sięgnąć do lodówki, ale to nie jest jeszcze pora na posiłek, to zanim to zrobisz, jeżeli sobie to uświadomisz najpierw oczywiście, sięgnij po szklankę wody. Dlaczego? Ponieważ bardzo często taka ochota na zjedzenie czegoś, szczególnie ochota na słodkie, może być tak naprawdę związana z tym, że jesteśmy odwodnieni. Więc po pierwsze, pijąc szklankę wody, no to zapobiegniesz temu odwodnieniu i się nawodnisz, a po drugie, może się właśnie okazać, że po wypiciu tej szklanki wody, spokojnym wypiciu szklanki wody, jak chwilę odczekasz, to przejdzie Ci już ochota na podjadanie, bo rzeczywiście był to sygnał z organizmu o za małej ilości wody, za małej ilości płynów, którą my odebraliśmy jako ochota na coś, na przykład słodkiego, bo to występuje najczęściej. Także pierwsza prosta rzecz, ale którą jednak trzeba robić świadomie, jak masz ochotę coś zjeść, to nawet jeśli to zjesz, to najpierw wypij szklankę wody, to już będzie duży krok do przodu. Druga metoda to zapisywanie wszystkiego, co jemy. Jeżeli masz jakiś swój notes, a jeżeli chcesz liczyć dodatkowo kalorie czy makroskładniki, to polecam Ci już takie gotowe liczniki, aplikacje do liczenia kalorii typu Fitatu, chyba najbardziej popularne w Polsce, to po prostu załóż sobie, że zanim coś zjesz, wpisujesz to do Fitatu. Po pierwsze, odzyskujesz kontrolę, bo jakby skupiasz się na tym, że okej, dobra, muszę to wpisać, a po drugie, jakby samo to, że musisz wpisać tego jednego orzeszka czy jednego cukierka, może dać Ci taki sygnał, dobra, czy ja na pewno chcę to zjeść, skoro muszę to jeszcze wpisać, to może już sobie odpuszczę. I jeżeli coraz częściej właśnie u Ciebie będzie taki dialog wewnętrzny zachodzić, to być może okaże się, że z czasem tego podjadania będzie coraz mniej i uda Ci się to wyeliminować. Trzecia możliwość to takie założenie, że zanim coś zjem, to zawsze kładę to na talerz. To znowu wydłuża ten czas podejmowania decyzji i sprawia, że jest ona bardziej świadoma. Czyli jeżeli chcę, nie wiem, kroję dziecku jabłko i już mam ochotę po prostu sięgnąć po jeden kawałek tego jabłka, to okej, ale zanim zjem to jabłko, zabieram dla siebie talerz,
kładę to jabłko na talerzu i dopiero wtedy je jem. I znowu, nawet jeśli zjesz to jabłko, to będzie to już bardziej świadomy proces, a być może te takie proste czynności, jak położenie tego, co chcesz włożyć do ust najpierw na talerzu, sprawi znowu, że ten nawyk podjadania będzie coraz rzadszy i wreszcie uda Ci się go świadomie wyeliminować. I czwarta metoda, która jest podobna do położenia na talerzu, ale niektórym osobom może bardziej się spodobać, to jest tak zwana fotodieta. Ja już o fotodiecie kilka razy na kanale mówiłam. Mam podopiecznych, którzy z tej metody naprawdę z dużymi sukcesami korzystają. I polega ona po prostu na tym, że zanim coś zjesz, musisz to sfotografować. Tym sposobem trzeba wziąć telefon, zrobić zdjęcie. Jest to szybkie, ale znowu nie działasz na poziomie podświadomości, tylko świadomie jakby robisz zdjęcie i ma to tak naprawdę bardzo podobny mechanizm jak kładzenie na talerz czy zapisywanie w fitatu, ale być może ta metoda będzie dla Ciebie najłatwiejsza, no bo zazwyczaj mamy gdzieś przy sobie, niestety, telefon, więc to zrobienie zdjęcia jest fajne i też daje nam taką większą świadomość i właśnie samokontrolę, jeżeli chodzi o nasze wybory żywieniowe. No i ostatni, piąty element układanki, czyli to, co jeszcze możesz zrobić, to docenienie tego, że w grupie jest łatwiej. Jeżeli coś zadeklarujemy, to też jest nam łatwiej się tego trzymać, szczególnie jak zrobimy taką deklarację publiczną. I możesz na przykład, jeżeli mieszkasz z kolegą, koleżanką, partnerem, partnerką, to z tą drugą osobą, jeżeli ona też ma problem podjadania, być może wspólnie podejmiecie decyzję, że przez najbliższych 30 dni robimy sobie takie wyzwanie, nie podjadamy. I oprócz tego, że na przykład wybierzesz sobie jedną z poprzednich metod, czyli czy to picie wody, czy kładzenie na talerz, zapisywanie, robienie zdjęcia, to dodatkowo to jest Wasza deklaracja, ustalacie to, omawiacie i na przykład jeszcze robicie sobie takie postanowienie i już przyklejacie je na lodówkę. A jeżeli jesteś w tym sam w tym postanowieniu i nie masz, nie wiem, blisko siebie kogoś, kto również potrzebuje z tym nawykiem powalczyć, to możesz po prostu o tym komuś powiedzieć. To już jakby jest takie bardziej obligujące do trzymania się tego. Albo, i do tego Cię bardzo zachęcam, zapisz w komentarzu pod tym filmem swoją deklarację i być może metodę, z której zamierzasz skorzystać, żeby bardziej świadomie jeść. Czyli czy to będzie właśnie zdjęcie, czyli fotodieta, czy to będzie picie szklanki wody przed podjadaniem, czy to będzie położenie na talerzu, a może zapisywanie wszystkiego w fitatu. I jak dołożysz do tego tą publiczną deklarację, to na pewno będzie Ci łatwiej. Nie powiem, że to będzie najprostsza rzecz pod słońcem, bo zmiana nawyków nie jest prosta, ale jeżeli podejdziesz do tego świadomie, będziesz mieć deklarację i przejdziesz przez ten proces przez kilkadziesiąt, może te 30 dni z wybraną metodą i na przykład będziesz sobie odznaczać każdego dnia, jeżeli Ci się to uda, albo na przykład będziesz pisać ile razy, nie wiem, 10 razy podjadałam pierwszego dnia miesiąca, ale 30 już był to tylko raz, a czasem może nawet zero, też nie biczując się za to, że nie wszystko mi się udaje, bo to nie chodzi o to, żeby Ci się wszystko udało, ale żeby starać się po prostu coraz lepiej radzić sobie z tym, no nie do końca korzystnym nawykiem, jakim jest podjadanie. Trzymam za Ciebie kciuki, daj znać w komentarzu, czy jest to Twoim problemem i jeśli tak, to jaką metodę walki z podjadaniem wybierasz. I życzę powodzenia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!